Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Miego i witam was na moim kanale w kolejnym już odcinku z gry Farming Simulator 19 na serii Alpejskie Klimaty. Słuchajcie, witam was dzisiaj takim zestawem, może troszeczkę niekonwencjonalnym, ale chciałbym zabrać je jakby jednocześnie na zadanie, które dzisiaj na nas czeka, czyli siew nawozów. Lindnerem będziemy ładować, a tym małym planowałem rozwozić. Zobaczymy jeszcze, czy da on sobie radę z siewnikiem, rozsiewaczem, który sobie wybrałem. A dodatkowo witam was tutaj jeszcze takim oto małym urządzeniem, czyli tą stacją mobilną RTK, która zwiększa wydajność naszych tutaj pracowników, żeby oni jeździli więcej. Nie jest ona może oryginalna, ponieważ te oryginalne są troszeczkę drogie i troszeczkę dużo miejsca zajmują te budynki, a taką ciekawą tutaj znalazłem w modach. Zaraz wam pokażę jeszcze, co tu ciekawego znalazłem. Tutaj te dwie są oryginalne, powiedzmy z tego dodatku. Tutaj taką klasa znalazłem małą, ale taką rozstawianą, również taką John Deere znalazłem, ale taka tutaj bardziej zaawansowana za 10 tysięcy postanowiłem zainwestować, żeby tutaj ci nasi pracownicy, których puszczamy na polu, mogli sobie jakby bardziej optymalnych warunkach dla nas pracować, czyli żeby byli bardziej efektywni. No dobrze, a tymczasem lecimy, słuchajcie, podczas drogi. Chciałbym was serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału, która oczywiście jest darmowa, nie musicie za nią płacić. To, że coś nazywa się subskrypcją, to nie znaczy, że trzeba za to płacić. Oczywiście na YouTubie taka subskrypcja oznacza tylko to, że dostajecie powiadomienia o tym, że moje nowe filmy pojawiły się na kanale. Dodatkowo zachęcam do komentowania i lajkowania, oceniania. No oczywiście można też oceniać negatywnie, więc może powiem, że do oceniania filmów i całych serii. A tymczasem sobie lecę już na sklep, żeby pokazać wam nową zabaweczkę, którą już sobie tutaj mogliście zobaczyć. Taka oto zabaweczka, już tutaj się rozkładam i zaraz wam pokażę, co i jak. Słuchajcie, to jest rozsiewacz do nawozu marki Kverneland, jeżeli tak to się wymawia, ja to tak wymawiam. Rozsiewacz nawozu sztucznego. Słuchajcie, z ciekawości jeszcze tylko sprawdzę, czy jest on też, nie, on może nam tylko nawożenie pól nawozem sztucznym zapewnić. I taki, o właśnie, rozsiewacz chciałem dzisiaj wykorzystać do rozsiania nawozu na naszym polu. Ustawienia kół w mitasie możemy tylko w ten sposób. Michelinie też możemy tylko w ten sposób. Czyli ten ciągnik chyba niestety, ale dla nas będzie on nieodpowiedni. Dodatkowo wydaje mi się troszeczkę mały na ten rozsiewacz, który tutaj sobie wypożyczyłem. Może on sobie z nim nie dać rady, ponieważ no on tutaj, wiadomo, troszeczkę musimy jeszcze zasiać. Troszeczkę mamy, musimy tutaj zasiać do niego, troszeczkę włożyć, wsypać do niego troszeczkę nawozu. No ale hej, może spróbujmy. Przyczepę możemy zostawić sobie na razie na środku. Załadujemy sobie tutaj nawóz. Tutaj już nawóz z któregoś z poprzednich odcinków. Już tutaj się wyposażyłem. O, nie mam obciążnika. Nie wziąłem ze sobą obciążnika. Powiem wam, że to będzie trudna. Trudna zabawa. Chyba. Może jakoś pomału. Jakoś tam się może nam uda pomału. Dobra. Jakoś tam nam się udało, słuchajcie. Jestem ciekaw, czy ten mały ciągniczek sobie poradzi. Widzę, że więcej niż... Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko tutaj raczej. No jest to zdecydowanie tutaj zbyt duży chyba ten rozsiewacz do niego. No dobrze, będziemy musieli go zostawić, więc myślę, że mały tutaj będzie sobie współpracował może z przyczepką, na którą włożylibyśmy
Użylibyśmy kilka właśnie tych a nie rozłoży nam się do końca, jak wysiądziemy, worków z nawozem. A rozsiejemy sobie nawóz najwyżej lintrakiem. Sprawdzimy, czy do niego możemy założyć wąskie koła. I zasiejemy sobie nawóz lintrakiem. No, lintrak wiadomo jest, no, widać gabarytowo, że jest on ciągnikiem zdecydowanie większym. Jednak widzę, że dosyć lekkim, gdyż nie radzi sobie z jednym workiem nawozu bez obciążnika z tyłu. Troszeczkę mnie to smuci, ale dzisiaj taka trochę ekstremalna jazda w takim razie lintrakiem. Słuchajcie, z racji tego, że mamy ten dodatek Precision Farming, no to już wiemy, że on nam tam pokazuje odpowiednią ilość nawozu, dokładnie azotu, odpowiednie pH w glebie. Więc spróbujemy sobie dzisiaj uzupełnić właśnie ten poziom tego nawożenia w glebie. Sprawdźmy, czy możemy ustawić wąskie koła, ale widzę, że też możemy ustawić tylko szersze opony. No dobrze, słuchajcie, w takim razie będziemy musieli sobie poradzić tymi właśnie szerokimi oponami. Przyspieszymy sobie troszeczkę czas, bo gdy tutaj coś staram się ogarniać do odcinków, to staram się właśnie czas ustawiać sobie na jeden, żeby tego czasu za dużo nie marnować, a nie potrzebowałem przewijać tego czasu. Nie chciałem też, żeby te uprawy za szybko urosły nam na polu od ostatniego odcinka, więc tego czasu nie przyspieszałem, ale oczywiście do rozgrywki jak najbardziej razy 5 do rozsiewania nawozów będzie trzeba tutaj zastosować. Jeżeli chodzi o szerokość tutaj tego urządzenia, to mogę wam szybko powiedzieć, że ma ona 24 metry szerokości. Jest ono dosyć duże. Chciałem wykorzystać ten rozsiewacz, ponieważ nim jeszcze tutaj się nie bawiłem. A widzę, że tych nasion jeszcze nie możemy tratować. Co widzimy tutaj? Aktualna szerokość 24 metry. Tutaj możemy, widzę, że dezaktywować automatyczną dawkę. Oczywiście no ja sobie nie będę dezaktywował tej dawki. Widzę, że możemy zwiększyć nawet do 45 metrów szerokość roboczą tego urządzenia. Sprawdzę sobie tylko, czy my teraz sięgamy, jakbym tak wjechał do końca pola. Widzę, że nie. Na 28 metrów też nie będziemy sięgać. Na 32 też nie. Więc zrobimy sobie na 36 metrów. Aktualna dawka, więc lecimy sobie na 36 metrów, jeżeli jest taka możliwość. I widzę, że tutaj pokazuje nam zwiększenie ilości azotu do optymalnej wartości. Pszenica, piaszczysty ił na przykład. I teraz mamy plus 160 kg azotu na hektar. Nie, coś mi się chyba pomyliło, bo widzę dawka 660 kilogramów azotu na hektar, teraz 0, teraz 590, teraz widzę, że tutaj ładnie nam ten rozsiewacz sam reguluje, czy ma wysiewać, czy nie ma wysiewać, i widzę, że też gleba się tutaj zmienia, rodzaj gleby się też zmienia, czyli tutaj ta maszyna, czy ten czujnik, którą tutaj ma, według tych próbek, które tam sobie
ustaliliśmy, są one optymalne. Zastanawiam się, czy damy radę rozsiać to tutaj na tej szerokości, na maksymalną szerokość, ale widzę, że już nie, więc sobie cofniemy, zmniejszymy sobie z powrotem na 36 metrów i wjedziemy sobie tutaj. Wjedziemy sobie tutaj. Jeszcze za wąsko. Dobra, tutaj możemy sobie wjechać. Tutaj nam nasze urządzenie nie sieje samo, tutaj już nam sieje 592 kg na hektar. W lewym górnym rogu możecie zobaczyć, to menu troszeczkę zasłania, ale jestem z ciekawości, tak chciałem sprawdzić, jak to tutaj wygląda. Widzę, że tutaj się zmieniają wartości same co do ilości tego nawozu, więc to jest w sumie fajnie. Fajnie, że tak powiem, można powiedzieć, że jest to automatyzacja pełna. Tutaj sobie zmniejszymy z powrotem już na 24 metry, bo tu już mamy wąziutko. Także tutaj nam spokojnie widzę, że wystarczy 28 metrów, żeby delikatne tam zakładki zrobić. I zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda w naszym tej zakładce, na tej mapie z precyzyjnego właśnie rolnictwa. Jak możecie pamiętać z poprzedniego odcinka, pojadę tymi samymi tutaj ścieżkami, żeby nie niszczyć tutaj plonów. Niszczenie plonów oczywiście mamy włączone. Więc tak to tutaj wygląda. Wykorzystaliśmy 500 kilo tylko nawozu, więc bardzo dużo nam, widzę, tutaj zostało jeszcze. Zobaczymy, jak teraz wygląda w precyzyjnym rolnictwie nasze pH. Nasz azot wygląda tutaj w dosyć chyba dobrej jakości. Jeżeli klikniemy sobie na to pole. Łączne wartości. Łączne wartości, tak. Nawóz mineralny tutaj, tyle tutaj minus 2%. Nie wiem, co to, jakąś promocję może dostaliśmy. Plon tutaj, no mamy plon na granicy niestety 50, gdzieś tak 5-60%. Nie wiem, co ja jeszcze tutaj mogę zrobić. Wyczyść mapę plonów na tym polu. Rodzaje gleby mamy takie. pH mamy troszeczkę na żółto lub zielono. Azot mamy uzupełniony. Wiecie co? Ja sam sięgnę do pomocy. Wartość pH. Obok mapy gleby znajduje się mapa wartości pH. Obrazuje ona kwasowość, zasadowość gleby. Wartość współczynnika pH powinna zawsze wypadać w optymalnym zakresie docelowym, typowym dla konkretnego rodzaju gleby. Rozumiem, czyli docelowe wartości pH zależne od rodzaju gleby. Piasek ilasty 6,0. Piaszczysty IU 6,5, IU 6,75, i czyli mniej więcej w granicach od 6 do 7. Wartość pH można zwiększyć wapnując glebę. Czynność tę można przeprowadzić co trzeci zbiór. Domyślnie rozsiewacz wapna automatycznie dostosowuje dawkę rozsiewanego rozsiewu do dawki wymaganej w celu osiągnięcia optymalnego poziomu docelowego pH, ale ten parametr można również regulować samodzielnie, jeśli wartość pH znajduje się poza optymalnym zakresem, plony zaczynają spadać. Rozumiem, w zależności od rodzaju gleby poziom pH spada z pełną wartość po każdym zbiorze. To już widzę, że sobie tutaj rozsialiśmy, więc tutaj jeżeli chodzi o to, to nie mamy źle, mapa plonów to wiadomo. Analiza gospodarcza to tutaj, tak to tutaj wypada. Słuchajcie, czyli nasze tutaj rozsiewanie nawozu przyniosło jakby efekt zamierzony, aczkolwiek musimy jeszcze wyregulować pH. Musimy wyregulować pH tej gleby, rozsiewając wapno. Do rozsiania wapna będziemy potrzebować co prawda troszeczkę inny rodzaj, że tak powiem, urządzenia, ponieważ to nasze urządzenie nie rozsiewa wapna. Wyładujemy sobie
resztę tego nawozu, który nam został. Odczepimy sobie i zaraz go zwrócimy, jeszcze tylko korzystając z chwili wolnego, że tak powiem, czasu, załaduję sobie ten oto worek na moją przyczepę, zawieziemy go sobie na farmę, zawieziemy go sobie później na farmę, no, tak żeby nie spadł. No, nie chce nam on się zczepić, będzie trzeba tutaj techniki troszeczkę takie, tak powiem, już znane mi gdzieś tam z farminga, że trzeba się troszeczkę pobawić tymi workami. I udało nam się załadować. Dobrze, my zwracamy, bo nie chciałem kupować jeszcze tych narzędzi z racji tego, że no sami widzicie, że ten rozsiewacz kosztuje 24,5 tysiąca. Jest on dosyć drogi. Że tak powiem, z modu włączyłem sobie tutaj takie tutaj oto rozsiewacze, troszeczkę po prostu mniejsze gabarytowo i węższe, które wydawało mi się, że będą po prostu bardziej pasowały ewentualnie na zakup ewentualny na naszą mapę, na naszą serię, i dodatkowo one mają tutaj jeszcze tą ikonkę, że mogą rozsiewać wapno, żeby nie tutaj nie angażować takiego oto wielkiego rozsiewacza, to pomyślałem, że kupimy tamto, ale póki co myślę, że możemy sobie wynająć taki oto rozsiewacz, rozsiać wapno na tym polu bez rozszerzenia, tarcze wysiewające, ewentualnie talerze, ale mi się wydaje, że tarcze wypożyczymy go sobie. Tak on się tutaj prezentuje. Jest to tak zwany bredal. Dosyć taki duży już rozsiewacz. I do tego będziemy potrzebowali oczywiście wapno. Tego wapna będziemy potrzebowali, myślę, że jeden taki worek, który ma pojemność 2000 litrów, chociaż z tego co pamiętam, to wapna wychodzi dosyć dużo, więc zakupimy sobie dwa takie worki. Zakupimy dwa takie worki. Nie uda nam się ich włożyć tym oto naszym podnośnikiem, ale możemy, stojąc blisko tych worków, oczywiście napełnić je naciskając klawisz R na klawiaturze. No jeżeli ktoś gra na padzie, to będzie to na pewno inny guzik, więc a wiem, że wiele osób gra na konsoli także, czy ewentualnie na padzie na komputerze, więc tutaj, że tak powiem, każdy musi się z sterowaniem zapoznać. A my sobie załadujemy sobie wapno na wąskich oponach, żeby nie niszczyć plonów. Udamy się teraz jeszcze rozsiać wapno. No, według sztuki pewnie tutaj rolniczej, no to wapno powinniśmy rozsiewać tak jak i nawóz przed siewem, żeby on był dobrze wymieszany z ziemią. No my tutaj akurat gra dopuszcza tutaj możliwość rozsiewania tego już poza siewie, ale widzę, że tutaj będziemy już się borykać z tym, że niestety niszczenie plonów wejdzie nam tutaj, da się we znaki. No i widzę do tego, że będziemy musieli tutaj troszeczkę zjechać, ponieważ nie zamontowałem tych tarcz wysiewających i one mają teraz dosyć wąski niestety rozstaw tego wysiewania. No powstaną na takie ścieżki technologiczne, można powiedzieć, gdzie ta uprawa nie będzie rosła. No ale to siłą rzeczy niestety, z racji tego, że tych opon w tym ciągniku nie zamontujemy, będzie trzeba to przeboleć. Wiadomo, że ten plon będzie zmniejszony. Nie wjechałem tak równiutko, ale to tutaj mamy dawka 9,6 tony na hektar. Widzę, że teraz tam się zmniejsza, ale pH też oczywiście tam w tych optymalnych naszych granicach się zawiera. Tu sobie wjedziemy. O, tutaj omijak zrobimy, ale nie zniszczymy plonu, więc nie wiem co lepsze tak naprawdę, bo roślin w tej pierwszej fazie wzrostu nie niszczymy jeżdżąc po nich. Jeżeli mówimy już o drugiej fazie wzrostu, no to już tutaj niestety się pojawia mechanizm niszczenia. Teraz mamy dawkę 6,4 tony na hektar.
nam tutaj wyliczyły nam te urządzenia, więc nie tak źle. Teraz mamy 4,8 tony na hektar, zostało nam tak naprawdę 1800 kilo w naszym zasobniku, w naszym zbiorniku. Także nie wiem, czy tutaj mi to wystarczy do końca pola, ale widzę, że teraz tutaj zdecydowanie dawka już jest mniejsza. Gdzieś tam przy skraju tego pola, przy drodze było zdecydowanie to pH od tej średniej naszej dalekie. Tutaj już coraz bliżej jesteśmy w dobrym tym takim układzie. To też w zależności od tego, jaką mamy rodzaj gleby, a wiemy, że tutaj na tym polu mamy taką mozaikę, czyli gdzieś tam te składniki są inaczej przeliczane. Czemu ty mi się nie wyłączyłeś? Właśnie, ty mi się nie wyłączyłeś i tam mi się trochę wysiało na skraju. No jednak dążymy do tego, żeby to nasze pH i te nasze plony były jak najwyższe. Będziemy musieli jeszcze przeprowadzić oprysk na chwasty, ale to już w późniejszym czasie, aż nam te chwasty się na całym polu pojawią, żeby je zlikwidować za jednym razem. A myślę, że wapno tak czy siak sobie jeszcze po zbiorze zboża i słomy przeprowadzimy, bo tutaj nam nie wystarczy do końca pola. Także nie wiem, czy jechać jeszcze dokupić 2000 kg. Chociaż mamy tutaj obok chyba stację wapnowania, gdzie możemy pojechać i załadować. Pojechać i załadować to wapno. Więc zaraz sobie to zweryfikujemy. Poła nam się tu ładnie pobrudziły na biało. Teraz trochę przejdziemy przez trawę, będziemy mieli znowu zielone. Dobrze. Tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj możemy sobie spokojnie jechać, bo tu dawka się zwiększa, przestaje nawet lecieć to wapno. Więc jest to fajnie rozwiązane. Nie było tego w farmingu wcześniej, jak wapno nam leciało, to leciało nam cały czas. Postaram się tutaj zakręcić. Na tej prawie, o, nie uda mi się, ale jakbym sobie tutaj wcofał, tu wyjechał, mam prawie całe pole zasiane, prawie całe pole mam rozsiane. Zostanie nam tak naprawdę taki paseczek, ale może chcąc zrobić to w dobry sposób i tutaj jeszcze zasiać skraj, pojedziemy sobie tutaj na stację wapnowania. Pokażę wam też tą mechanikę, bo nie wszyscy może wiedzą, że takie białe znaczniki na minimapie, te białe takie strzałeczki w dół, to oznaczają właśnie stację wapnowania, gdzie możemy sobie oczywiście to wapno zakupić, podjeżdżając, naciskając R. I tu możemy sobie wapno załadować 600 kilo, może 1000 kg około. Dobrze. Nie zostało nam tutaj jakby za dużo do rozsiania. Początek może byśmy sobie przejechali ten skraj tutaj, jadąc przy tutaj granicy. Dobrze. Wycofamy sobie.
część rozsiejemy sobie tutaj. No a resztę już przejedziemy tutaj, gdzie tego wapna najwięcej trzeba rozsiać. I tym sposobem będziemy mieli zapewnione. Zobaczcie, że na minimapie pojawiła nam się teraz mapa PH. To w sumie fajnie, bo nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, albo miałem wyłączoną minimapę. Tak, miałem wyłączoną minimapę. Zdecydowanie. Jeszcze sobie tutaj przejedziemy te małe tutaj ubytki gdzieś tam sobie załatwimy. Widzę, że nawet nie wykrywa ich, żeby tutaj rozsiać wapno. Więc możemy sobie tutaj spokojnie już tym zestawem zjechać do bazy. Jeszcze tylko szybka miniaturka i jedziemy. Dzisiaj nasz żony odpoczywa, ponieważ ostatnio troszeczkę nie jeździliśmy, a też chcę, żeby te wszystkie ciągniki moje gdzieś tam były użytkowane. Oj, chciałem za dużo guzików naraz nacisnąć. Także myślę, że taki wapnowóz gdzieś tam będziemy musieli sobie, ten rozsiewacz do wapna będziemy musieli sobie sprezentować w późniejszej serii. Zobaczę jeszcze w jakim wymiarze, że tak powiem. Czy w takim dużym, czy może takim właśnie zawieszanym. Tego jeszcze nie wiem. Dobra, jego zwracamy. Szybki rzut oka na mapę naszą tutaj plonów. I tutaj już azot fajnie w tym górnym zakresie. Gdzieś tam widać pH. Też tutaj w fajnych tutaj zakresach odpowiednich, pewnie dla odpowiedniej właśnie rodzaju gleby. I nasz plon, no tu się jakoś nie zwiększył za bardzo. Nasz plon się tutaj nie zwiększył za bardzo. Orka została wykonana. Rodzaje roślin to my wiemy. Rośnie tutaj oczywiście, albo zebrane jest, bo tam gdzie ścieżki nam powstaną. Kład gleby, zachwaszczenie. To my wiemy, ale poczekamy oczywiście, aż te chwasty obejmą całą część pola i wtedy przeprowadzimy oprysk. Więc tymczasem sobie zjedziemy małym zestawem sobie zjedziemy na farmę. Rozładujemy sobie nasze tutaj nasze worki z nawozem. I myślę, że taki odcinaczek właśnie z takich konkretnych prac polowych jest jak najbardziej tutaj fajnie obejrzeć. Tym ciągniczkiem powiem wam, że jeszcze tak naprawdę za dużo chyba nie jeździłem, nie pamiętam. Może gdzieś tam na początku po jakąś kosiarkę albo po coś. No i wiem, że coś tam z trawy na pewno też nam się udało nam się nagrać tym ciągniczkiem. I zobaczcie, że w sumie ja go jeszcze nie ładowałem, a jego poziom naładowania jest prawie na maksa. Gdzieś tam dopiero ta strzałeczka się ruszyła. Na pewno trzeba się będzie zająć w następnym odcinku troszeczkę krowami. Może będzie trzeba troszeczkę trawy skosić. Zastanawiam się nad zmianą prasy, powiem wam, z prasy rolującej na tą prasę rolująco-owijającą. Oj, a ja się chyba tu nie zmieszczę. Nie zmieszczę się, więc będę musiał tutaj te woreczki też rozładować na dół. Dobrze, ja go sobie tutaj zostawię. Tutaj zobaczcie, wybrałem, że w tym garażu będę sobie tutaj magazynował właśnie worki, żeby gdzieś tam nie zmokły. I tak to właśnie wygląda. Także myślę, że odcineczek będzie wam się podobał. Mam nadzieję oczywiście. Ja wam tymczasem za niego bardzo dziękuję. Do zobaczenia i cześć.